dzisiaj uważam osobiście wyjątkowo przepiękna pogoda ogólnie, a już jeżeli chodzi o połączenie ładnej pogody i samochód z otwartym dachem, to jest idealne połączenie w tym momencie. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem i miłośnikiem jazdy kabrioletem, kiedy jest takie słońce duże na zewnątrz. Nie ma to sensu według mnie, to jest po prostu nieporozumienie, jak słońce wali w dekiel i nic przyjemnego. Wieczór, już tak właśnie takie słońce opadające, zachodzące, jeszcze jest gorąco na dworze, jeszcze ono świeci, ale ono już nie pali. To jest moment, uważam, kiedy dach może być otwarty i jest przyjemność z jazdy. No tak zauważyłem, tak, z własnych obserwacji, że jak jest południe, słońce maksymalnie wzniesione, ukrop, no to co to za przyjemność, jak ono pali w paszczę, wątpliwa. Ja wtedy wolę zamknąć kapelusz, a otworzyć w takich momentach. Chociaż rzeczywiście można również takim samochodem jechać w zimie, widziałem takich mistrzów. Ja nie jestem może miłośnikiem, ale jak ktoś ma taką potrzebę, to absolutnie mnie to osobiście nie przeszkadza. Tym bardziej, że te samochody w dużym stopniu są już tak mocno zaawansowane, że system ogrzewania jest bardzo wydajny. Podgrzewane siedzenia wchodzą w rachubę. Dodatkowo w bardziej zaawansowanych samochodach z tyłu na zagłówku tutaj są nadmuchy ciepłego powietrza, które non-stop kierowcę od tyłu grzeją, można powiedzieć. Także naprawdę dodatkowo siedzenia są mocno jest możliwość obniżenia fotela. Troszeczkę może jest problem ogólny z samochodami typu Roadster, krótkimi, zwartymi konstrukcjami, niskimi, dwuosobowymi przeważnie, jakieś BMW Z3, Mazda Miata czy MX-5, to jest to samo, ale tego typu auta. Z jednej strony nie rozumiem producenta, z drugiej rozumiem, gdy chcieli osiągnąć jakiś design, jakiś wygląd zewnętrzny i to jest niemożliwe. Matematyka nie pozwala jakby nic tam zrobić, jeżeli chodzi o kierowcę wysokiego, czyli kierowcę, który ma powiedzmy 1,80 m wzwyż, to tam może się czuć niekomfortowo, dlatego że linia tutaj tej górnej krawędzi szyby, czy ramki szyby, w tamtych samochodach często i gęsto jest albo na wysokości końca czaszki, albo wręcz na czole. To jest nierealne, choćbyśmy nie wiem jak się starali, żeby w takim samochodzie poczuć się komfortowo podczas jazdy, powiedzmy poza terenem zabudowanym. Niemożliwe, to jest misja niemożliwe. Znaczy inaczej, wszystko jest możliwe, bo nawet na stojąco można jechać, tak? To ja nie mówię o takich ekstremalnych rzeczach, ale w granicach rozsądku i z kulturą, żeby jechać w takim samochodzie poza miastem z jakąś prędkością, jest to nierealne. Te samochody akurat uważam nie są przystosowane. Bardziej to są chyba samochody do jazdy miejskiej, powoli, z otwartymi szybami, gdzie ta linia nadwozia karoserii się obniża, środek ciężkości tego całego samochodu się obniża. Dla mnie absolutnym numerem jeden, jeżeli chodzi o karoserię, o w ogóle samochody typu kabriolet, dla mnie osobiście, to jest moja wrażliwość taka designerska, to jest najlepszym dla mnie autem, to jest BMW E30. Nie mówię o technice, mówię o wyglądzie samochodu typu cabrio, szczególnie po otwartym dachu, gdzie to tworzy taki kredens, gablotę, kanciatą, tam nie ma obłości, tam jest absolutna klasyka kabrioleta, z przodu tylko i wyłącznie ramka szyby, przepiękny wygląd jak dla mnie, ponadczasowy samochód, dzisiaj już można powiedzieć, że dość drogi, to są już kolekcjonerskie maszyny, jeszcze niedawno można było kupić to za całkiem przyzwoite pieniądze, w tej chwili ceny mocno wystrzeliły do góry, dzisiaj za taki samochód w miarę przyzwoity stan trzeba dać, uważam, około 10 tysięcy euro. Wszystko to, co poniżej, to będzie już miało jakieś tam wady, a to, co w okolicach powiedzmy 10 tysięcy euro, to będzie no przyzwoity samochód. Także to już jest auto, które no, nie będzie każdego, na które nie będzie każdego stać, ale inne samochody typu cabrio, to umówmy się, to już są bardzo niejednokrotnie podłe pieniądze, bardzo, dosłownie, dlatego że to ja już nie mówię tutaj o żadnym luksusie, tu nie ma mowy, tu w ogóle nie rozmawiamy w tych kategoriach. Kiedyś, w latach 90., w latach 2000, to można było powiedzieć, ktoś szpanuje, bo jedzie samochodem z otwartym dachem. To jest szok, to jest, dzisiaj to jest w ogóle odlot. To chyba, że w Związku Radzieckim, na głębokiej Rosji, w tym zacofanym kraju, gdzie jeszcze toalety są za domem w drewnianych budkach, to tam może tak, ale już w Europie, tak jak my tu już mieszkamy, no to stał się chleb powszedni tych samochodów
już można leciwych kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, także dzisiaj jak ktoś ma odrobinę poczuć ochotę, wiatr we włosach, ja osobiście polecam. Wprawdzie ten sezon kabrioletowy w Polsce to nie jest aż taki długi, bo no nie jest, no ten widełki wakacyjne troszeczkę przed, troszeczkę po, tak jak powiedziałem, nawet jak jest troszkę chłodniej, można otworzyć sobie. Dobrym rozwiązaniem, ja uważam bezwzględnie dobrym rozwiązaniem jest taki kabriolet całoroczny. Ja akurat uważam, posiadam taki kabriolet całoroczny, czyli samochód ze sztywnym dachem już nie jako dodatek, jako hardtop dokładany, bo on jest super rozwiązaniem, ale że tworzy się samochód całoroczny, ale on jest takim gadżetem, który trzeba mieć gdzie przechowywać. Dodatkowo się nakłada taki kapelusz, gdzie trzeba przechowywać go w garażu. A samochód już ze sztywnym dachem, jakby wychodzącym od producenta, nie z brezentem, nie z jakąś tam skają czy ze skórą, no to jest dobra opcja, dlatego że to jest komfort jazdy praktycznie jest dosłownie identyczny jak w samochodzie z zamkniętym nadwoziem, identyczny, niczym się nie różni, tam nie ma mowy o żadnych przedmuchach, tam nie ma mowy o syczeniu powietrza, jak wszystko jest dobrze, nic nie jest uszkodzone, to jakość jazdy jest na najwyższym poziomie, dosłownie na najwyższym i tu nie żartuję. W samochodzie typu cabrio, na co powinniśmy zwrócić uwagę, szczególnie przy zakupie, i to jest absolutny elementarz każdego kabrioleta. Jeżeli ktoś to nie ma, to albo jest dla mnie niekumaty i jakby jeszcze o tym nie wie, albo coś w nim jest troszeczkę z pazerności, nawet bym powiedział, bo niemożliwa jest, inna opcja jest niemożliwa. No, jeżeli ktoś ma orientację, a nie ma tego urządzenia, czyli poza terenem zabudowanym, tak jak teraz jedziemy, ja celowo jeszcze jadę w tym stanie, co teraz widzicie, dlatego że zaraz chcę zaprezentować, o co chodzi. Poza terenem zabudowanym, absolutnym elementarzem każdego kabrioletu jest windshot tak zwany. Czyli tak, zamykamy, bo teraz jak widzicie, to praktycznie rzecz biorąc, no ja jadę 90 na godzinę w tym momencie, ale jakbym przyspieszył, a robiłem próby na niemieckiej autostradzie około 200 na godzinę i w tym stanie jazda jest utrapieniem, a w takim stanie, jak za chwilę zaprezentuję, z tym urządzeniem w zupełności, z pełną kulturą można się poruszać, czyli zamykamy boczne szyby, już ten wiatr przestaje tak kręcić nam łbem na prawo i na lewo, że mamy wrażenie, że nam głowę chce wyrwać, ale kluczem, elementarzem, bezdyskusyjnym, to jest jakby poza wszelką dyskusją i tak powiedziałem, jeżeli ktoś nie ma, to wynika tylko z dwóch rzeczy, niekumacja, pazerność, to nie są drogie rzeczy, bo to urządzenie kosztuje, ja nie wiem, potrafi kosztować bardzo podłe pieniądze typu kilkaset, 100, 200, 300, jeżeli jest montowane w sposób bardzo prymitywny, no i powiedzmy około 1000, myślę może w jakichś nowszych samochodach więcej, jeżeli jest bardziej zaawansowane konstrukcyjnie na jakimś tam stelażu. To jest windshot, proszę bardzo, to jest takie urządzenie. To jest taka siatka z tyłu, ona całkowita, czy całkowicie, nigdy nie całkowicie, ale w dużym stopniu odcina nam zawirowania powietrza, jakie idą z tyłu, jak jedziemy samochodem. Bardzo duży komfort jazdy, bardzo duży. Powtarzam, niemiecka autostrada, próba, 200 na godzinę, jest możliwe jechać w pełnym komforcie. W ogóle nie żartuję, bo jechałem i tym samochodem, i innymi samochodami z otwartym dachem. Musi być to urządzenie. Bez tego urządzenia, proszę bardzo, ja jadę w tej chwili na 100 na godzinę i już proszę, nie wiem czy widać, Pereza cała chodzi, jakby mi miało łeb wyrwać. Z tyłu to jest takie coś, to jest po prostu jeden wielki chaos i żeby nie powiedzieć rozpierdol. Także podstawa, pamiętajcie, jak kupujecie tego typu sprzęt z otwartym dachem, pytajcie się o to. Jeżeli ktoś tego nie ma, śmiało możecie to uargumentować, że ten samochód powinien być, nie wiem, może parę złotych, chociaż tańszy, żeby sobie to dokupić, ale jak nie ma w ogóle, to musicie sprawdzić, ile do tego samochodu to kosztuje, no bo jak powiedziałem, rozpiętość cenowa może być dosyć znaczna, a to jest, ja uważam, elementarz. To nie jest tak, że nie będę miał, bo coś tam, czy nie będę miała, bo nie, to nie jest, nawet nie o to chodzi. Bo na dobrą sprawę, jak ktoś jest nawet miłośnikiem całkowitego takiego stanu, że prawie wiaterku nie ma, to i w mieście można sobie to postawić. Ja akurat jestem miłośnikiem, żeby zaprezentować ten samochód. W ogóle on fajnie się prezentują się te samochody wszelkie typu cabrio, dlatego że przy obniżeniu szyb i to tak jak powiedziałem,
ta linia samochodu i środek ciężkości wizualnie, on schodzi w dół, robi się bardzo niski. Rewelacyjnie to wygląda, jeżeli chodzi o taki pierwsze spojrzenie, nie? Mnie się to podoba osobiście. Nie lubię kabrioletów takich kus tak zwanych, jak ja to nazywam. Nie będę teraz mówił może marki, bo ktoś to ogląda, a ma taki samochód, obrazi się na mnie, ale jest to marka europejska, która miłuje się w kozach. Ja nie wiem, co oni mają. W ogóle oni mają, może ktoś się zorientuje, o czym mówię. Oni mają samochody, które przy nowe, jak wychodzą nówki, to one zawsze mają jakiś jednak kontrowersyjny wygląd, zawsze są jakieś takie, powiedzmy, szalone designersko, tak to nazwę. No może, mnie osobiście się nie podobają, ale może niejednemu się spodobać ten design, początkowo jest dosyć atrakcyjny, ale im więcej lat mija, ja tak uważam, oczywiście każdy ma inną wrażliwość wizualną, zdaję sobie sprawę, dla kogoś może być przepiękny od początku do końca, nawet jeżeli ma 10, 20, 30, 40, 50 lat, nieważne. Dla mnie te samochody są słabe designersko, czyli im więcej lat mija, tym te samochody bardziej ponuro wyglądają. Bardziej są takie po prostu kapcie, nieciekawe, design schodzi do lamusa, bo tak jak początkowo one wystrzelają, są egzotycznymi samochodami, są naprawdę takimi dziwakami, ale jeszcze pozytywnymi w czasie, kiedy są, mówię, wyprodukowane, tak później, może zorientujecie się, o jakiej ja marce mówię, europejskiej oczywiście, tak później to wygląda katastrofa. I ten producent robi bardzo dla mnie specyficzne te kabriolety, nastroszone, takie jajka, do góry podniesione, wszystko jest takie obłe, ale takie naczapiżone. W ogóle mi się to nie podoba, absolutnie, ja bym nie chciał za żadne pieniądze tym samochodem jeździć, bo bym się źle czuł w tym samochodzie. Dla mnie musi być samochód jakąś estetykę reprezentować, jakaś ta bryła musi być wyważona w sposób dosyć taki, no bym powiedział, łagodny, taki miły dla oka, a tamto to są takie, mówię, no kupy, one kosztują już inaczej. Jak ktoś chce poczuć wiatr we włosach, kupi sobie samochód tej marki, no to poczuję jak najbardziej. Ja już mówię o bardziej zaawansowanym temacie jakby designu, że to akurat ja nie jestem miłośnikiem. Bardziej do mnie trafiają samochody większe, samochody, gdzie kiedy on jest większy na długości, na szerokości i zdejmiemy ten dach, to one, tak jak powiedziałem, obniżają się i to wszystko ma efekt końcowy bardzo ładny. A można przebrać, dzisiaj to jak powiedziałem, to są podłe pieniądze, to już nie mówimy. Tak jakbyśmy szli kupować sobie normalny, standardowy samochód, tak samo możemy wybrać sobie samochód typu cabrio z dachem sztywnym, jeżeli mamy zamiar nim jeździć przez cały rok i to w zupełności się sprawdza. To kompletnie to nie przeszkadza w niczym. Ja ten samochód, który mam, bez problemu jeżdżę cały rok i on znakomicie się spisuje, jest, ja bym powiedział, nawet idealny, to znaczy idealny, wiadomo, że są lepsze samochody, ale znakomicie się spisuje, po prostu, no, doceniam producenta, jest to dobre auto, mogłem go sprzedać, powiem Wam taką ciekawostkę, pierwszy raz chyba w życiu, bo ja no często dosyć tam coś kupię, sprzedam, nie powiem, ale pierwszy raz w życiu, nie przypominam sobie przypadku, żebym ja się wycofał ze sprzedaży. Ja miałem praktycznie pieniądze na stole i tak mi się szkoda zrobiło, tak sobie pomyślałem, że teraz jest taka specyficzna sytuacja, jeżeli chodzi o samochody, tak ciężko jest coś wybrać rozsądnego w Niemczech, czy tam w Polsce, że jak ja mam dobry, sprawdzony samochód i on mi się znakomicie spisuje, naprawdę znakomicie, to po co ja się będę go pozbywał, kiedy tutaj ani nic mu nie dolega, to wszystko jest naprawdę takie, ma ręce i nogi, wycofałem się. I w sumie do dzisiaj nie żałuję, bo ja bym mógł sprzedać to, ja wiem, pół roku temu miałem ofertę, no miałem kupców, nie? Także dobrze zrobiłem, ja jestem zadowolony, może to tak trochę głupio wyszło wtedy, ale nie ma to znaczenia, jestem zadowolony tego samochodu. Zobaczcie, teraz jadę z prędkością dozwoloną na S-ce 120 km na godzinę. W zupełności jest pełna, 100% kultura. Nie ma mowy w ogóle o dyskomforcie. W ogóle, żebyśmy się rozumieli. Tu troszeczkę mi muska wiaterek Perezę, tak? No, wiadomo, że 1,5 kilo żelu zużyłem, także to jest dodatkowo usztywniona konstrukcja. No żartuję, pół kilo, tak no. Trochę przesadziłem.
ale jest dobrze, naprawdę jest dobrze, zupełnie dwie osoby, tak, bo z tyłu, no nie, no z tyłu to już nie ma takiej możliwości w żadnym kabriolecie, poza terenem zabudowanym, nawet przy niskich prędkościach poczuć się komfortowo, tam już jest jakiegoś rodzaju golgota, tak, jakaś tam męka, bo nie jest fajnie, z tyłu nie jest fajnie, tam już nie ma żadnej osłony z tyłu na tylnych siedzeniach, jeżeli takowy samochód posiada tylne siedzenia, kabrio to wiecie, no ta bariera tutaj przedniej szyby, ona osłania jeszcze mnie i pasażera, że ten wiatr jeszcze gdzieś podnosi się do góry, ale on za chwilę zawija tutaj na wysokości właśnie tego windshota, w tych okolicach strasznie kręci i tylny zawodnik bądź zawodniczka, oh no, przeżywa katusze, także nie piszcie się na to, na tego typu wycieczkę. Chyba że po mieście, to tak, to się zgodzę. Po mieście to można się pobujać i zaczerpnąć świeżego powietrza. No, tak jak powiedziałem, nie wiem czy mówiłem, czy nie mówiłem, jeszcze dzisiaj Kamil Bednarek mnie czeka i zespół Kombi, są dni Nowej Soli. W poprzednim wejściu mówiłem, także to jest ten sam dzień, ten sam czas. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o nic. Przed 10 minut wcześniej nagrałem jeden film, teraz nagrywam drugi. Wszystkiego dobrego. Czy nagram trzeci teraz jak jadę? Raczej chyba nie. Mam ponagrywane filmy i muszę je po prostu tylko i wyłącznie wyciągnąć z komputera i puścić. Mam taką serię nagraną, powiem wam, znaczy serię. Serię, żeby nagrać, to ja nie wiem, czy no życia to może przesadzam, żeby starczyło, bo starczyłoby życia, ale zaniosłem się, podszedłem do tematu nagrania o portalach randkowych, czy o portalach, nie wiem jak tam zwał, tak zwał, ale o wszelakich portalach typu Tinder, Badoo i inne tego typu badziewia. No, długo się zbierałem z tą myślą, czy w ogóle ruszać ten temat, tej kubki, tego syfilisu w jakimś sensie, tak? Tego w dużym stopniu no, nieporozumienia, na którym miałem okazję bywać i jestem jeszcze, może niedługo nie będę. Tak kiedyś się zbierałem z myślą, że może by można było napisać książkę, ale że ja nie jestem pisaty, w sensie takim, że no nie pisać jakieś książki, wolę przelać to na język słowny, do kamery się uzewnętrznić, myślę, że to również wyjdzie w miarę rozsądnie. Już coś tam zacząłem robić, nie wiem czy to akurat puszczę, czy nagram na nowo, no nie wiem, 3 odcinki nagrałem po 20 minut, temat jest tak głęboki i tak szeroki, głęboki jak Rów Mariański, a szeroki i długi jak rzeka Nil, zobaczymy, no nie będę może uprzedzał pewnych faktów, ale no mówię wam, temat jest, myślę, że wiele osób chciałoby cokolwiek liznąć tego tematu, no bo jak się domyślam, nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach związki mają bardzo nietrwały charakter, bardzo dużo wdarło się patologii w życie partnerskie, o tak bym powiedział. Wszechobecny seks na każdym kroku, absolutnie na każdym kroku, dostępność, jeżeli chodzi o sam tylko i wyłącznie seks i akt seksualny, to jest na takie coś straszna patologia. Jeżeli chodzi o trwałość związków, to ja bym powiedział, że tutaj jest olbrzymi problem, żeby ludzie utrzymali się wzajemnie. Możliwe, że tą moją serią, którą ja będę chciał pokazać, i to nawet by było dobre, żebym w tym kierunku nie tyle, że poszedł, tylko żeby tego typu wnioski były wyciągnięte, że to będzie ku przestrodze, że raczej pójście w tym kierunku i tęsknota za tymi portalami, czy za tego rodzaju poznawaniem się, to uważam jest ostatnia rzecz, do jakiej powinniście dążyć, bo tam jest jedna wielka kupa gówna i szamba z jakąś tam namiastką procentową w okolicach 1-5 normalności. Nie żartuję nic, absolutnie. Ogólnie rzecz biorąc, dla mnie patologia, mniejsza, większa, ale patologia. Detale, szczegóły to już mówię, przeznaczę inny film, bo to teraz nie o tym kompletnie, ale jakby taki przedwstęp robię do tego, co bym chciał pokazać, a poznałem ten temat
można śmiało powiedzieć od podszewki, można śmiało powiedzieć, że mógłbym nie jednego czy nie jedną wyedukować, można śmiało powiedzieć, i chociaż to jest mój punkt widzenia, ale ja myślę, że wnioski moje są bardzo trafne, bo zbierane na przestrzeni lat, tak naprawdę, nie na bazie poznanej jednej, dwóch, pięciu kobiet, akurat w moim przypadku, tylko no nie będę może mówił teraz ilu, bo to nie ma sensu, ale powiedzmy jakiejś ilości, na takiej ilości, że można powiedzieć, że te stereotypy tam się powtarzają, że jakby to, co tam się dzieje, to się powtarza, jest to jakiś standard, bym powiedział. Nieliczne są przypadki takiej szczerego i dobrego podejścia do tego, nieliczne, ja uważam. W całej rozpiętości przeważnie w 90 kilku procentach to jest patologia, i to patologia skrajna, bo to jest patologia w różnym wydaniu. Przypuśćmy, teraz powiem a propos mężczyzn, tak? Zajęci mężczyźni, którzy tam szukają odskoczni, alkoholicy, narkomani, impotenci, choroby psychiczne, nadmiar przerostu formy nad treścią, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie seksualne i wyobraźnię, czyli panowie myślą, dosłownie, w pełnym tego słowa znaczeniu, że jak on posiada penisa, to jest coś tak nieprawdopodobnie cudowne zjawisko dla kobiety, to jest coś tak szalonego i tak, no, nie do opisania, że każda kobieta, którą oni obdarzą tą wiedzą, że on posiada, po pierwsze posiada, po drugie powie, jakie ma umiejętności i co by robił, no to każda kobieta się na niego rzuca. Żałosne, smutne, ponure. Nie pozostawiam tutaj jakby nawet komentarza, bo to jest, jestem zaszokowany panami, w jaki sposób chcą dojść do sedna, czyli do tego, żeby w dużej większości chcą po taniości sobie podymać, czyli myślą po prostu, że jest tutaj w jakimś sensie na tych portalach zbiór kurewek, które na pstryknięcie, znaczy ja nie mam wątpliwości do tego, żebyśmy się też rozumieli, że takie panie w marginalnej stopniu są tam, że one od razu są gotowe na każdą akcję, ale w dużej większości to tak nie działa. Nawet jeżeli chcemy dojść do celu, to nie te metody, panowie. To jest skandal, co wy odstawiacie. To jest patologia. To jest szok w ogóle, że macie w wełbach swoich tępych coś takiego, że przez ułamek sekundy myślicie, że jak na dzień dobry, na wstępie ktoś dzwoni do mnie, cholera jasna, no szkoda. Dobrze, pozdrawiam was serdecznie, w następnych wejściach będę wyjaśniał co, jak, gdzie, kiedy. Wszystkiego dobrego życzę, pa!